Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémonów Zety, Pokémonów Omikron. W sumie nie wiem, czym się różnią te wersje, dlaczego powiedziałem akurat Pokémon Omikron, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że zobaczcie na mój team. Magiczny karp ma 17 level, Magik ma 16. Whipimbell 21, Cubone 14, Makuhita 15 i Sneaky, czyli chyba nowy Pokémon, którego nie widzieliście, ma 10 poziom, dopiero w sumie został złapany. Także co, ruszamy. Ruszałem troszeczkę, wiecie, sobie poexpiłem tych Pokémonów. Chyba nie wiem, czy Magikarpia widzieliście, czy nie, bo w poprzednim odcinku nagrałem jeden taki odcinek, w którym kompletnie nic, wiecie, nie ruszyłem fabuły do przodu. Także mówię, hej, nie wiem, czy go widzieliście, czy nie. Chyba nie, chyba go nie wyrzuciłem, także w poprzednim odcinku przez 15 minut próbowałem złapać Magikarpia, jakiegoś wodnego Pokemona w sumie, i na tym się skończyło. I jeszcze pokażę wam pewną rzecz. Dobra, bidów. Tutaj bidów nie potrzebujemy do naszej drużyny. W ogóle w Pokémony zaczęli grać Zirel, Hogaty zaczął grać w Pokémony. Także są naprawdę dobrą rekomendacją, jeżeli chcecie sobie po prostu pograć. Pokémony z piątej generacji, mega ewolucje i wiele, wiele więcej. I tutaj poszliśmy sobie. I w tej jaskini. W tej jaskini teoretycznie, wiecie, nic nie ma, naprawdę nic nie ma. Tam później jest labirynt, gdzie gościu stoi nam na drodze, żebyśmy weszli do jakiegoś budynku, także nie ma po prostu sensu, żebyśmy tam szli. Tutaj także poszedłem sobie zobaczyć, mówię, hej, przecież ja tego nie widziałem wcześniej. I dalej nie szedłem, bo mówię, dobra, to już zostawię na odcinek. Sorry, jeżeli w jakimś stopniu czujecie się pokrzywdzeni, po prostu nie chciałem wrzucać wam odcinka, w którym kompletnie nic się nie wydarzyło. Okej, dobra, zbierzmy sobie to. Tak, jasne, zbieramy te jagódki. Dziękuję, sobie wezmę, z chęcią zjem je. Przepyszne, dobra. Daj mi. Okej, wbijamy, nie wiem gdzie, ale wbijamy to. Wow! No. Zgadnij kto... Nie, chcesz... Zgadnij kto... Powiedzmy, dobra. Zgadnij kto odwiedził już dwóch liderów. Mam... Masz dwie, powiedzmy, osoby i pierwszą coś tam nie jesteś. Dobra. Dobra, w sumie nasz rywal był u drugiego lidera. Dziękuję bardzo. Czemu ja się tak stresuję z tłumaczeniem? Dobra. Co ja robię? Ty, ja idę. Aha, dobra, mam walczyć, okej. Let's go, czyli ruszajmy, zawalczmy, Jake, mój rywalu. Dobra, Jake, zobaczymy, jakie masz Pokémony. O, masz dwa i mam... No, sześć mam, no. Sorry, Jake, ale... Zobaczcie, nawet mam jeden atak. Spróbuję cokolwiek tu zrobić. Tu... Ojejku, to nawet dobrze działa. Masz triko. Skąd ty masz triko, kolego? Właśnie, w tych krzakach, co były ponity, jest możliwość sobie... Raz spotkałem Squirtla. Także można tam spotkać Squirtla. Boże, jakiego Squirtla. Bulbozaura. Nie, zabił mnie. I życie mu się przywróciło. Dlaczego? Dlaczego to tak miało wyglądać? Okej. Weźmiemy sobie Sneaky. Niech zobaczy. Nie wiem. No właśnie, i ze Sneakym jest taki błąd, że jest, wygląda, wiecie, wszystkie ataki są tego, to właśnie Sneakiego, ale wygląd i nazwa jest Makuhity. Nie rozumiem, ale spoko. Yeah! Wow, nawet to bije troszkę. Absorb, czy to będzie dobrze działało na mnie? No tak, w sumie, aha, i... To była iluzja? Lol, czyli to nie był żaden błąd, przepraszam. Widzicie, nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu istnieje. Okej. Fajnie, 11 poziom. Wow, nawet 12 poziom dostałem. Kurde. Magby. Nie zmieniam Pokemona. Magby. Już 16 masz. Dobra. Fire Spin, czy on mnie spali? No, spalił mnie niestety. Dobra, Cubone niech spróbuje. Cubone! Niech Cubone coś tam. Brick Break. Fire Spin. Ojej, czy ziemny jest. Co się dzieje? Co on mi zrobił?
A, no i zostałem jeszcze... Nie podoba mi się to. Headbutt. I będę i tak musiał zmienić jednego Pokemona, bo potrzebuję Pokemona ognistego, obojętnie jakiego. Możecie swoje propozycje, wiecie, dawać. Ember, nie! Nie, nie poddamy się! Zostałem jeszcze podpalony. Dlaczego? Wow, ale dostałem combo. Dobra. Może... Dobra, Makuhita. Wiecie, chcę, żeby tamte Pokemony też sobie podłapały trochę levela. Armed Thrust był dobrym atakiem, z tego co pamiętam. Yeah! Dobrze! Pięknie! Nawet go zabił. Gin. Dobrze. 372... No, prawie poziom. Nie wiem, na którym on ewoluuje. Okej. Okay. Mój swag został zrujnowany. Po prostu przejdź. Mam dosyć. No, nasz Gary ma dosyć. Ma Digleta. Dawaj mi tego Digleta. Jego wszystkie Pokemony są pod ziemią. Chyba umarły. O to mu chodzi. Dobra. I tutaj Zirel mi mówił, że jest pewien problem, że nie da się przejść i czy ja ogarnę, o co chodzi. Zobaczymy, czy uda mi się ogarnąć. Okej, okay, dziękuję. Mhm. Aha, robaki są super efektywne przeciwko trawie. O. Nawet nie wiedziałem. Złapał Magikarpia. No nie wiem, czy jest się czym cieszyć. Magikarp dopiero później pokazuje swoje kły. O, czekajcie, coś mi się... Czekajcie, się czuję źle... Okej, muszę iść do muzeum, bo coś tam. W sumie nie wiem, tak wiecie, mniej więcej, że muszę iść do muzeum. Jest, ten dom jest dziwnie pusty. Dobra. Czy coś tutaj znajdę? Nie wiem, jakieś Pokemona? Wow! Były szumy i te szumy układały się w słowa. Czemu mnie wiecie? Zaczepiasz? Czemu mnie męczysz? Coś takiego. Wiesz, kim jestem? Nie. To ci powiem... Coś tam. No ja wiem już, kim jesteś. Powiedzmy, że wiem. Aha, kim jestem? Jesteś Gastlim. Okej, okay, spokojnie, jeszcze raz. Czyli mamy jakiegoś ducha Pokemona. Spirit Tom. Okej, okay, czyli mówi, że źle znowu. Spoko. Myślałem, że to zwykły Gastly będzie. Rotom, what? Tego, nie mylisz się, ale... Nieważne, nie mogę ci pozwolić tu żyć. I walka nawiązała się z tym Pokemonem. Wow, ale fajny Pokemon. Rotom, siemano. Siemanko. Może wiesz co, spróbuję cię złapać. Aha, nie ma efektu. Confuse Ray. No i on będzie się ranił. Znam tą bajkę już. Cubone, kto może... Dobra, Magik może coś poradzić. Bo też jest psychiczny. A nie wiem, czy to wiecie, nie jest jakiś taki Pokemon pseudo-rzadki. Teleport, no na pewno teleportu użyję. Confusion, wow, pięknie. Spróbujmy... Dobra, weź już tam się uspokój. Spróbujmy go złapać Pokebolem. No, Pokebolem powinno zadziałać. Albo i nie. No, oj. Nie chcę zostać złapany. Dobra, Pokemon. Uipimbel i uśpimy gnoja. Ojejku, ale mi się prawie odbiło, beknęło. Zapanowałem chyba nad bestią. O, sleep. Nie wiem, czy że nie działa na niego. No jej, nie trafił, oczywiście. Thunder Wave, co to za Pokemon? Serio, zastanawia mnie to. Jej, no jeszcze... Co ty? Zranię się? No właśnie, oczywiście, że się zranię. Yeah. Dobrze. Jeszcze raz spróbuję. Nie, no muszę go uśpić, żeby złapać, bo... Tak to nie za bardzo chcę. No, jeszcze jestem sparaliżowany. Co to za Pokemon?
O, wytrząsnąłem się z Confusion, ale niestety w żaden sposób nie mogę nic zrobić. 10 level pokonuje 21, okej. Okay. Spoko. Wreszcie go uśpię, czy też... czy nie bardzo? A, i znowu... jest! Uśpiony. Wreszcie udało mi się przezwyciężyć te wszystkie przeciwności. I lecimy z złapaniem Pokemona. Rotom. Tut, tut, oj. Coś nie działa. Coś nie działa. Great Ball. Dobra. Zaryzykujmy. Lepszą kulką. Chociaż nie uśmiecha mi się, wiecie, marnować na takiego Pokemona. Nawet nie wiem, co to jest. No nie, wstał. Dlaczego wstałeś? Nie. Dobra, jeszcze raz bug. Mam 3 pokebole, spróbujemy je zmarnować. A co mi tam? W końcu kiedyś się go uda złapać. Znaczy, może nie teraz. No, serio? On jest taki dobry? I po raz kolejny mnie zabił. Jej, znaczy po raz kolejny mnie uderzył. Tak, używam następnego Pokemona. Muszę. Sneaky. Sneaky, może coś tutaj poradzisz. Nie wiem, czemu go nazwałem Sneaky, wiecie? Nie mam pojęcia. Dobra. Lecimy z następnym Pokebolem. Chyba miałem 5 albo coś takiego. I wszystko zmarnuję na ciebie. Nie uśmiecha mi się to. Nie, iluzja została przerwana. No nie mogę ciebie w żaden sposób coś ci zrobić. Dobra. Thundershock. Jej! Obrona mu spadła. Na pewno teraz mi się go uda złapać. I sprawdźmy. Sprawdźmy, czy będę musiał go zabić, czy też pozwolą mi go złapać. Kurde, no! Pewnie tu się okaże jakaś legenda. A ja właśnie zabijam legendę, patrzcie. Nie. Mogę się cofnąć? Dziękuję. No, mogę się cofnąć? Dziękuję. No, jestem... Jest, użyłem ataku. Pięknie, super efektyw. Sorry, Rotom. Nie chciałem. O, dostali dużo poziomów. Fajnie. Jakiegoś ducha wypędziliśmy. Wydaje mi się, że... czekajcie... Aha, dobra, czyli on w sumie nie dowierza, czy jednak gadał z nim, czy nie. Okej. Okay. Ale ja... Ej, no, słuchaj. Kurde. Ja chciałem, myślałem, że już się coś zmieni. A się nic nie zmieniło. Nadal. Nadal może jakiś demon czyhać tam, w domu. Albo i nie. Kurde, muszę zacząć wreszcie tłumaczyć, bo przez 13 minut nic nie przetłumaczyłem w sumie. Ale wiecie, jak coś jest ważnego, to wam powiem. Ale jeżeli nie, no to nie. Słyszałeś Gideon? Kto to jest Gideon? Aha, to jest jakiś aktor. Później został ranny albo chory. I teraz pracuje jako gym. Powinieneś z nim zawalczyć. Wow, kto to jest? Dzień dobry. Bądź cicho, robię dokument. Okej, okay, fajnie. To jest safari? To jest safari tutaj jest. No, dobra, sprawdźmy. Ty, jakiś tam Pokemon był? Aż się przestraszyłem. Okej. Okay. Grass type. Flying, fire, bug, poison or ice. Water, ground, rock types. No, to są moje właśnie mniej więcej typy Pokemonów. Ej, czekajcie, bo to jest zagadka. Dobra, może mi się uda w końcu. Aha, tutaj byłem. Dobra. Tu już ogarniam. A jeżeli pójdę w prawo? Okej, okay, fajnie. Tu? Tu? Okej, okay, znowu mnie cofnęło. Bardzo się już z tego cieszę. Jeszcze nie byłem chyba tutaj. W lewo. Teraz w prawo. I w lewo. I tu. Aha. Dobra, jest jedna droga prowadząca tutaj na pewno. Ja chcę się dostać tam. Nie tutaj.
tu byłem. Okej, okay, nie. Ja chcę się dostać tam po lewo. O, tu dokładnie chcę się dostać. Pyk. O, dokładnie. I teraz pójdę tak. I to też mi nic nie dało, ale spróbujmy jeszcze raz. Czy ja tak poszedłem? I w dół. Dobra. O, tu jeszcze mnie nie było. I teraz któreś muszę wybrać z tych. Tylko nie wiem, które. Nie, co ja zrobiłem? Spokojnie, pójdę tu. Nie. Kurde. Nie tak, co sobie wyobrażałem. Spokojnie, przejdę to, choćbym miał się męczyć. I teraz powinienem iść tu. W dół, dobrze, teraz tu. Powinno mnie teleportować na górę. Albo tak. O, dobrze. Ja poszedłem, dobra, teraz pójdę do tego. Jej! Siemano! Kolejny dzieciak z Afrin Town, he? Twój przyjaciel był tutaj godzinę temu. Jeżeli nie mogę pokonać dzieciaka, to kim jestem? Liderem tej sali, aktorem, osobą. Ty jesteś młody. Chuj mnie to obchodzi. Dobra, walczmy. Dobra, spokojnie. Spokojnie, kurde. Spokojnie. Ogarniam. Boję się trochę. Chikorita ma. Chikorita, tackle. Znaczy, Magikarp, tackle. To będzie dobrze działało na mnie, niestety. No właśnie, to wiedziałem. Ale wiecie, tutaj magiczny K jest po to, żeby tutaj po prostu coś zrobić, cokolwiek. I użył dwóch ataków, jestem z niego bardzo dumny. Najlepszy Pokémon na świecie. Magik, o, Magik, może coś spróbujesz? Jakiś Confusion, co ty na to? Czy to będzie działał? O! W sumie? No, tyle samo mi bijesz. Pięknie. Magik dostał trochę expa, nawet dużo. Nie, czekajcie, czy on... To jest przemiana osta... Nie, to jest ten, pewnie Eevee. No, to jest Eevee, jakiś przemieniony jakimś kamieniem dziwnym. O, walczący? Co wy na walczącego Pokemona? Kurde, przypierdzielę ci. Quick Attack. Art and Trust. O jest, o jest. Serio, taka nędza? Strange. Oj, czemu mi to tak bije? Tak dużo. Cubone, no ziemne wiem, że nie będą działały. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego headbuttem spróbuję. I to pewnie będzie ziup cały HP, dokładnie. Muszę mieć ognistego Pokemona. Była Ponita, oczywiście, była Ponita Flotar. Dlaczego nie złapałeś Ponity, kiedy mogłeś? Uśpimy cię. Może uda mi się cokolwiek tu zrobić. No, nie trafiłem atakiem. Nawet nie musiałem... Jak przez chwilę... O, teraz też nie trafiłem. Ej, serio, on 10% ma na... trafienie tego ataku, czy... jak to wygląda? No, jest, wreszcie. Udało mi się uśpić Pokemona. Fajnie. Zobaczymy, ile mu... uderzę. Więcej się nie dało. A tym? O! Może mi się uda go zabić za godzinę. Wstał i od razu mi przypierdzieli. Quick Attack. W sumie nie uderzył mi za dużo. Wydaje mi się, że bije mu więcej, ale no właśnie. A później przychodzi tak, że piją te potki swoje. Żłopią te potki, Pokemony i później... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Punkt. Dalej. No serio, znowu potki używasz? Ile? No i będą mieli nieskończoność potek. To jest norma. O! I znowu potki? Jezu, jakieś nutki. Ty, uśpił mnie, a to szmaciarz. Uśpił mnie. Jeszcze liściem mnie bije. Ha, ale to nie działa na mnie. Też jestem liściowy ziomek. Jez! Udało mi się go zabić. Pięknie. 667 expa. Nuzlocke. Nie zmieniam Pokemona. Coś. O! Dobra. Mogę cię uśpić? Fake out. Dobra. Spokojnie. Fake out. Nie trafiłem. No nie!
On jest taki, wydaje mi się, troszeczkę walczącym Pokemonem. Tak, przynajmniej patrząc na wygląd. Taki roślinny chłopak z dżungli. O! O, to bije! Ty! To bije! Uwaga, jeżeli mi się uda to wygrać. Jest! Udało mi się za pierwszym razem. Pięknie. 448. Ładnie, ładnie, ładnie. Okej. Więc, dobra. Dobra, weź to. O, na tu. Dobra, dobra, dobra. Otrzymałem też to. Dobra, dziękuję. Grasknot. To jest specjalny roślinny atak, który nie ma. Nie wiadomo ile bije? Aha. Wow. Ty, zamiast tego jest silniejszy, im cięższy jest twój oponent. Czyli walczymy na Snorlaxa, to jest. To zabijamy go od razu. Zarąbisty atak. Naprawdę, podoba mi się. Okej. Okay. Nie. Serio? Okej, okay, spoko. Wychodzimy z lidera. Idę uzdrowić. O, Pokemony. Dziękuję każdej osobie, która powiedziała na zdrowie, Flotar. Dobra. Jeszcze Magikarpia musimy ewoluować. To jest też bardzo ważna rzecz do zrobienia. Mogę wejść właśnie do tego muzeum? O, mogę. Czy tu jest Team Rocket? Dziaku, idź stąd! Ty, on chce ze mną walczyć. Ale ty. Asgard. Pauni... Co to za Pokemon? Myślisz, że ci nie pokonam Magikarpiem? Okej, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie pokonam go Magikarpiem, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Może Sneaky? Wierzę w ciebie. Na 19 albo 20 dopiero ewoluuje mi ten Magikarp, także to będzie męka, żeby cokolwiek z nim tutaj zrobić. Super efektyw, no, czyli wydaje mi się, że złego Pokemona użyłem i znowu nic mu nie zadałem, jeszcze mniej mu zadałem. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, ale... Dobra, niech mnie zabije. Ty. Dobra. Może ty mu przypierdzielisz w ten metal, chociaż nie wydaje mi się, żeby to też działało. Arm Thrust. No. O! Pięknie. Makuhita, no i wiedziałem, kogo mam tutaj wyzwać, nie? 16 poziom. To chyba nic nie robiło, z tego co pamiętam. Mylę się, czy się nie mylę? No właśnie. Idź stąd. To odpychało Pokemona, coś takiego. 16, czy może ewoluujesz mi? Nie. Pokemon? Weźmiemy go sobie, zmienimy na pierwsze miejsce. Tak, żeby sobie też podekspił. Okej, okay, ze wszystkimi sobie zawalczę. Właśnie, jakąś z tą, z kamielinę mogliby mi dać. O, i mają znowu tego Pokemona, samego. Bardzo dobrze. Jestem oczarowany tym, że macie go. Yeah. Dziękuję. Koniec imprezy chyba. A przynajmniej sobie expa zdobędę. Taram. Tu 650. O nie! Znowu chcecie ze mną zawalczyć. Chyba muszę tutaj, no na pewno muszę wszystkich pokonać. To jest więcej niż pewne. A dobrze, że sobie mam odcinki po pół godziny teraz, to wiecie... Nalajcie. Że tak powiem. O! Walczący... 4 razy? Czy 5 razy uderzył? 5! Maksymalnie chyba 5 może. O, dobra. Jeżeli bym mu... Ze Strange'a? No tak średnio, ale dobra, walcz. Nie będę cię zmieniał, jeżeli, wiecie, jest możliwość. O, kurde, dużo naprawdę się uleczył ten Pokémon. Fajnie. Umierasz, dziękuję. 226. Bo chcę zobaczyć, czy on w ogóle ewoluuje. Znaczy, pamiętam, że on ma chyba ewolucję, ale nie pamiętam kompletnie w co. Jak będzie wyglądała ta ewolucja. O, tam już widzę połowę twarzy tego gościa. Mojego chyba przeciwnika. O, Raiolu. Tego Pokemona chciałem złapać. Nawet mi pisaliście, że mam go złapać.
ale nie mogłem go znaleźć. Niestety. O! Aha. Takie tam. Co, Magikarp, się pokusisz o zabicie 13 poziomu, czy jednak będziesz nic nie robił? Counter, przepraszam. Jej! Zabiłem Pokemona sam. Super. Jesteśmy z ciebie dumni, Flotar. Dobra. Ze wszystkim będę chciał zawalczyć, bo jest dodatkowy exp w sumie. O, Zorłę masz, fajnie. Magik. Ja mam Magika. Wiesz co to oznacza? W sumie nic, bo nie ma efektu na ciebie. Pokemon. Cubone. No serio, nie mogę się wycofać? Okej, okay, czyli powiedzmy, że w inny sposób się wycofałem. Cubone, Brick Break. Ej, ojej. Chyba za chwilę umrę. No Zorua, ty na pewno umrzesz. Aha, czyli Zorua była iluzją... Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, o co tu chodziło. Tu 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 15 poziom, pięknie. Pięknie, Cubone, jestem z siebie dumny. Okej, zobaczmy. I będzie taki wykrzyknik. Hej, nie ma tutaj miejsca dla dzieciaków. Idź, już. Wiecie, ja się nie wycofałem i oni powiedzieli, że mają się mną zająć. Dobra. A wiadomo, jak, w jaki sposób się mną zajmą. Freya. Okej. Okay. Hut. Whippimal. Nie, Victreebel tak robił. Zobaczymy, czy to zadziała. A nie. Pek. A to pewnie będzie dobrze działało dokładnie. Sleep. Jej, przynajmniej udało mi się uśpić od razu za pierwszym razem. To jest normalnie chyba jakiś rekord. Dobra, teraz nic mi nie zrobisz, dziękuję, 15 poziom. Znaczy, 15 poziom miałeś, Pokemonie. Nie zmienię, ale muszę szybko go uśpić, bo inaczej on mnie zabije. Pięknie, o to właśnie chodziło. Dobra. Sobie posprawdzamy ataki. O! I nawet to, wiecie, nie było, że jakiś krytyk czy coś, czy że dobrze działało, po prostu takie Beldum. To był roślinny Pokémon? Uwaga, bo nie pamiętam. Nie, chyba to nie był roślinny Pokémon. O, teraz oczywiście już nie trafił, bo to... No dziwne by było, żeby trafił. Właśnie, jeżeli chcecie, to się zarejestrujcie z Reflinków. Dziękuję każdej osobie, która się zarejestruje. Naprawdę. To jest fajne, jeżeli się rejestrujecie, bo dzięki temu na przykład mam tego laptopa, mam ten mikrofon. Teraz zbieram na kamerkę internetową, taką, wiecie, lepszą, żeby jakoś full HD, no żeby jakoś to wyglądało po prostu. Na razie mam jakieś takie gówno, którego nie da się niestety pokazać. Także sami rozumiecie. Dzięki każdej osobie, która się zarejestruje. Dwa reflinki, te pierwsze to są bez potwierdzenia. To wam wpisujecie losowe dane i to wam i tak zatwierdzi. Także dzięki. Mamy to, po co przyszliśmy. The Time Caller. Wow, co to jest? Nie wiem. Patrz, jak będziemy łapali legendarne Pokémony, bo my jesteśmy nie do pokonania, powiedzmy. Pokonałeś mojego asystenta, dowiodłeś, że jesteś wartościowy dla nas. Dokładnie. Tyk. Shymin, amazing. Co to jest? Oni złapali jakąś legendę? Shymin jest nasz! Legendarny Pokémon! Jej! Dobra. Wszystkie Pokémony złapiemy i będziemy nie do powstrzymania. Teraz nie przeszkadzaj nam, albo następnym razem nie będzie tak przyjemnie, jak było. Okej, okay. Aha, czyli już Team Asgardu nie ma. Niestety. Dobra. Wiecie, ile mi się renderuje jeden odcinek Pokémonów?
koło 40 minut, bo ja muszę rozciągnąć ten obraz i przez to tak długo idzie. Dobra, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, proszę was, żebyście zostawili lajka, komentarz i wbili na Facebooka, także się zarejestrowali z Reflinka. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnych Pokemonach Zeta. Pa, pa!